Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano i witam was tutaj na krześle przy tym oto pięknym beżowym tle. Mam dzisiaj dla was do przekazania bardzo głęboki, bardzo soczysty insight, który pomoże wam szybciej rozwinąć siebie i rozwinąć swoją własną świadomość. W całym polu rozwoju osobistego czy rozwoju świadomości, szeroko pojętej duchowości, jest taka tendencja, aby poszukiwać wiedzy i wskazówek na zewnątrz nas i poszukiwać tych informacji, które miałyby nas stymulować czy coś nam dać. I tutaj jest to poniekąd nam potrzebne, bo potrzebujemy tej wiedzy i informacji, żeby mieć taki punkt odniesienia i wiedzieć, co tu jest tak naprawdę ważne, żeby się zainspirować do tej pracy nad sobą. Ale jest coś, co można złapać bezpośrednio samemu dla siebie, coś, co przyspieszy całkowicie rozwój, a nawet sprawi, że niejako staniemy się od niego całkowicie niezależni i będziemy mieli to poczucie takiej spójności i wszelkie nasze wątpliwości zostaną rozchwiane. Mianowicie chodzi o świadomość, o zrozumienie tego, czym jest świadomość i jak funkcjonuje świadomość. Ja już nagrywałem wielokrotnie na te tematy wideo i myślę, że tutaj stali widzowie wiedzą, o co chodzi. Wszystkie osoby zainteresowane duchowością, świadomością, myślę, że również poniekąd wiedzą, o co chodzi. Mówiąc świadomość, ja mam na myśli to, co jest w chwili obecnej, to, co rozpoznaje ciebie jako świadka doświadczenia. Świadomość to jesteś ty, świadomość to jest to, co w ogóle pozwala na usłyszenie słowa świadomość, na wypowiedzenie słowa świadomość i na zrozumienie słowa świadomość. My mamy taką tendencję do tego, że podmieniamy świadomość, czyli to, co jest najbardziej prawdziwe w naszym życiu, pod przekonania, słowa oraz koncepcje. Dlatego potem mamy takie relatywne podejście do życia, czyli mamy takie poczucie, że jest wiele prawd, wiele perspektyw, że ludzie mają różne opinie, różne poglądy i że każdy ma prawo do swojej własnej racji i prawdy. I wiecie, to jest tak na gruncie społecznym, moralnym już tak utarte i nikt się tym nie przejmuje. Ale jest coś bardziej fundamentalnego od tego, mianowicie świadomość sama w sobie. Czym jest świadomość? Czym jest egzystencja sama w sobie? Czym jest życie samo w sobie? Czym jest fundament istnienia nas samych? Czym jest nasze bycie, nasze percepcje? Wszystko to, co jest najbardziej fundamentalne w naszym życiu. I teraz to, co chciałem wam tutaj dzisiaj przekazać i co chciałem wam zakomunikować, to jest to, co zetnie wam głowy totalnie i masakrycznie przyspieszy was rozwój, to jest to, że szczegóły same w sobie nie mają kompletnego znaczenia w chwili, gdy złapiecie to, czym jest świadomość sama w sobie. Czyli wszystkie słowa, wszystkie detale, wszystkie w ogóle praktyki i techniki, wiecie, medytacja, yoga, vipassana, pranayama, kontemplacje, self-inquiry, wszystkie te techniki przestają mieć jakiekolwiek znaczenie w chwili, gdy złapiecie bezpośrednio to, czym jest świadomość. I to jest tak, jak wiecie, mamy różnego rodzaju detale i różne takie szczegóły i możemy spędzić całe życie na analizie tych szczegółów i w pewnym momencie po prostu możemy wyjść na wyższy plan, na wyższe pole i przyjrzeć się temu, co robimy i zdamy sobie sprawę, że na wyższym poziomie okazuje się, że te szczegóły nie mają większego znaczenia, że w ogóle byliśmy zaabsorbowani czymś, co w ogóle nie ma jakiegokolwiek znaczenia. I tak jest, tak samo jest z rozwojem naszej świadomości. Wszystkie te detale, koncepcje, szczegóły nie mają takiego znaczenia w chwili, gdy złapiesz bezpośrednio to, czym jest świadomość. I owszem, te techniki mogą sprawić, że nagle pogłębisz kontakt ze sobą, będziesz miał bardziej uspokojony umysł, może osiągniesz jakieś doświadczenie, to czy tamto, ale tak czy siak najważniejsza była, jest i zawsze świadomość, czyli rozpoznanie tego, co jest w chwili obecnej. Musisz zdać sobie sprawę z tego, że czynniki zewnętrzne i okoliczności nie mają kompletnego znaczenia. Nie mają. Niezależnie od tego, co dzieje się wokół ciebie, co się dzieje wokół twojego życia, czy jesteś w takim stanie, czy takim, czy jesteś w stanie euforii, szczęścia, smutku, podniecenia, ekstazy, czy przebudzisz kundalini, jesteś w stanie jedności, jesteś w stanie swojej własnej ignorancji, jesteś samolubnym dupkiem, który jest skupiony tylko i wyłącznie na sobie. Bez względu na wszystkie te okoliczności, to nie ma kompletnie znaczenia. W ogóle. Czy jesteś w takim stanie, czy takim, czy coś cię boli, czy boli cię nerka, kręgosłup, noga cię boli, czy w ogóle cierpisz, czy jesteś szczęśliwy, błogi, idziesz na spacer, jesteś w związku, czy nie, masz tyle kasy na koncie, czy nie. Bez względu na to wszystko, to nie ma kompletnie znaczenia. Czy jesteś joginem, mistykiem, guru, nauczycielem, czy określisz siebie jako oświecony, czy nieoświecony. Nie ma to kompletnie w ogóle jakiegokolwiek znaczenia. Te wszystkie praktyki służą do tego, żeby
może poniekąd uspokoić swój umysł, osiągnąć coś więcej w życiu, mieć większy stan kontroli, większy stan świadomości, lepiej się czuć ze sobą, ogarnąć jakiś ten chaos i umysł i naprawdę dojść do czystej jaźni, czy nawet przebudzić to kundalini, ale bezpośrednio w twoim doświadczeniu nie ma to kompletnie jakiegokolwiek znaczenia. I to nie znaczy, że te praktyki są złe, tak? To nie znaczy, że one nie mają jakiejś użyteczności i przydatności. To nie znaczy też, że te koncepcje są złe, że słowo oświecenie jest złe, a duchowość skupia się tylko i wyłącznie na tym, żeby was omamić, ogłupić i ogłuszyć. To samo dotyczy się rozwoju osobistego. Nie, to wszystko ma swoje miejsce i czas jest do czegoś potrzebne, tylko w samym bezpośrednim poznaniu tego, co jest prawdziwe w waszym życiu, rozpoznaniu tego, czym jest świadomość, czym jest egzystencja i czym jest życie, nie ma to kompletnie znaczenia, dopóki sami tego nie zrobicie, dopóki sami nie umożliwicie sobie rozpoznania tej świadomości i dopóki sami tego nie zrobicie, bo tak na dobrą sprawę nie ma tutaj na tym świecie wyższego autorytetu stanowiącego władzę nad tobą i nie ma takiej ściśle określonej metody na uzyskanie oświecenia poza twoim własnym przyzwoleniem do tego, że ty sam sobie na to pozwolisz. I wszystkie te praktyki to jest w pewien sposób takie pozwolenie sobie na to, żeby umożliwić sobie rozpoznanie swojej własnej prawdziwej natury. I wiecie, ja nie chcę tutaj niczego negować, nie chcę twierdzić, że teraz te wszystkie rzeczy są bez sensu, czy to, co się nauczyliście w życiu jest bez sensu, czy nauka jest bez sensu, czy nauczyciele są bez sensu, czy cokolwiek jest bez sensu. Wszystko ma jakiś tam relatywny sens w naszym małym ludzkim życiu dotyczącego przetrwania, tak? W tej kwestii takiego przetrwania naszego życia. Tylko jeżeli ty sam bezpośrednio nie uchwycisz tego, że to wszystko w twoim życiu jest zrobione ze świadomości, to nikt ci tego nie da. To, że teraz w tej chwili rozmawiasz ze mną, to jest świadomość. To, że rozmawiasz z kumplem, to jest świadomość. To, jak się gniewasz, to jest świadomość. To, jak jesteś wkurzony, to jest świadomość. To, jak manipulujesz i starasz się robić te wszystkie ludzkie rzeczy, które dotyczą twojej egzystencji, twojego ruchu, twojej akcji, twojego wykonywania różnych czynności, to również jest zrobione ze świadomości. I ludzie są tak nastawieni i mają takie poczucie, że świadomość to jest robienie czegoś, że świadomość to jest jakiś akt, że to jest jakaś decyzja, jakiś wpływ, jakieś działanie. Ale na dobrą sprawę świadomość już tu jest. Świadomość nie jest robieniem czegoś, świadomość nie jest jakąś decyzją przy pomocy siły woli. Ty możesz sam dla siebie rozpoznać to, czym jest świadomość, ale to nie znaczy, że musisz ją robić. Nie musisz na nowo wynajdywać koła. Nie musisz na nowo tworzyć czegokolwiek nowego. To już tutaj jest. To już tak tutaj. Przed tobą. Cały czas. To jest tak banalnie proste. I owszem, gdzieś te wszystkie rzeczy się mieszają ze sobą, że mamy te koncepcje, te rzeczy, nasz umysł, naszą osobowość i wiecie, te plany i tam poczucie kontroli i na tam rzeczy, ale na dobrą sprawę ta świadomość już tutaj jest. Tutaj, jeżeli nie złapiesz tego wszystkiego bezpośrednio takim, jakim to jest, to żadna praktyka ci w tym nie pomoże. Mało tego, możesz mieć w pewnym momencie takie poczucie totalnego rozczarowania wszystkim dookoła siebie i swoją własną praktyką, aż w końcu to rozpoznasz. Może być taki moment, że będziesz brał kąpiel w łazience i nagle to rozpoznasz, albo się z kimś pokłócisz i nagle to rozpoznasz, albo pójdziesz na spacer i nagle to rozpoznasz, bo cię w końcu chwytnie. Tak, kochane mysie pysie, to tyle jeżeli chodzi o ten film, to tyle jeżeli chodzi o to nagranie. Chciałem w bardzo krótki, szybki i przejrzysty sposób zakomunikować wam to, co jest tutaj najważniejsze, abyście nie byli pogrążeni tak w szczegółach. Naprawdę, te tematy i tak warto jest sobie pokontemplować, przemyśleć dla siebie i na pewno wasz umysł już nieraz siedział i mielił to wszystko 15 razy, zanim w końcu się gdzieś tam uciszył i złapał to bezpośrednio, czy tam w chwili medytacji, czy jakbyście na jakimś satsangu, czy oglądaliście jakieś wideo, ale tak, bezpośrednio, poza jakimiś stanami emocjonalnymi tego, że czujecie się dobrze czy źle, tutaj nic więcej nie ma do rozpoznania, jak nie czystą świadomość tego doświadczenia, w którym jesteście. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself, dajcie dla mnie łapy w górę, zostawcie komentarze, zostawcie swoje własne przemyślunki i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźkę.